Posłuchajmy Grzegorz Schetyna, co powiedział. Kochani, to jest pierwsza połowa meczu. Wszyscy kochamy sport, wiemy, że wszystko jest przed nami. Zrobiliśmy wielki krok, wspólnie, razem. Zbudowaliśmy koalicję europejską i to jest nasz wielki sukces. Koalicja europejska! Europejska koalicja! Chciałem podziękować Polakom, Polkom, Polakom, którzy głosowali na nas. Blisko 7 milionów głosów oddanych na koalicję europejską. To jest wielki sukces. Dziękujemy! Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy nas wspierali przez te miesiące kampanii. Tym wszystkim, dzięki którym udało nam się tę koalicję zbudować, partiom politycznym, ale przede wszystkim wyborcom, tym wszystkim, którzy dodawali nam otuchy, pilnowali, żebyśmy byli razem, krzyczeli przez wiele miesięcy, zjednoczona opozycja i udało się to zrobić, zjednoczyliśmy opozycję. Zjednoczona! Ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy na nas głosowali, ale przede wszystkim tysiącom wolontariuszy, którzy rozdawali ulotki, byli wszędzie, na ulicach, miastach, miasteczkach, na polskiej wsi. Chcę podziękować koalicjantom, tym wszystkim, którzy byli z nami, którzy się zgodzili się, że trzeba budować wielką koalicję europejską. Ale chcę powiedzieć, że to wszystko jest ciągle rzeczywistość sondażowa. Zrobiliśmy dobry wynik, zbudowaliśmy koalicję, jesteśmy bardzo bliscy, jesteśmy o wyciągnięcie ręki. Ale chcę powiedzieć, żeby z podsumowaniem tych wyborów poczekać do ostatecznych wyników. Naprawdę powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas. Grzegorz. I chcę powiedzieć, że to jest początek drogi, że jesteśmy coraz bliżej o wyciągnięcie ręki do wyborczego zwycięstwa. I obiecuję wam, zjednoczenie całej opozycji. Musimy być wszyscy razem. Wtedy w październiku wygramy. I to jest nasz cel, i to jest nasza obietnica. Opozycja zjednoczona! Opozycja zjednoczona! Opozycja zjednoczona! Opozycja zjednoczona! Nie byłoby tego dobrego wyniku, gdyby nie nasi partnerzy. Byliśmy równi, byliśmy obok siebie, spieraliśmy się o program, ale bardzo intensywnie walczyliśmy o ten wynik. I chciałem podziękować Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska. To są zwycięzcy tych wyborów, bo pokazaliśmy, że możemy i chcemy być razem. I to